Znakomicie zachowanym wnętrzem jest biblioteka. Mieści się ona w pawilonie dobudowanym przez Christiana Piotra Eignera u schyłku XVIII wieku do wieży północno-zachodniej. W końcu XIX wieku wnętrze zostało poszerzone i otrzymało nowy wystrój w angielskim stylu późnowiktoriańskim. Ściany pokrywa boazeria dębowa z szafami na książki. Wnętrze to jest przykładem jednej z niewielu zachowanej prawie w całości bibliotek rodowych arystokracji polskiej. Znajdują się tutaj ponad 22 tysiące woluminów. Zbiory specjalne stanowią starodruki, kartografia, rękopisy nowożytne, grafika i czasopisma. Jest tu biurko, według tradycji, używane przez księcia Józefa Poniatowskiego. Stół bilardowy do gry w karambolkę i ciekawe meble. Fotel i szezlong z pulpitami do czytania książek i tak zwana kibicówka dla sekundujących, a nie biorących udziału w grze. W oknie witraż z herbami Potockich i Radziwiłłów. Obok głównej sali dawny pokój bibliotekarza. Południowe drzwi jadalni prowadzą do największego i zarazem najbardziej okazałego wnętrza zamku, sali balowej. Prezentuje ona styl dojrzałego klasycyzmu. Powstała około 1800 roku według projektu Piotra Eignera. Dekoracje sztukatorskie wykonał Fryderyk Baumann. Wnętrze sali balowej jest dwukondygnacyjne, z granicą zaznaczoną fryzem z gryfami. W celu optycznego poszerzenia sali, w ścianie wschodniej umieszczone zostały fałszywe okna z lustrzanymi taflami. Świetności wnętrzu przydaje intarsjowana posadzka z 5 rodzajów drewna, rysunek nieba na suficie oraz 5 dużych kryształowych żyrandoli z końca XIX wieku. W Zamku Potockich jest mnóstwo różnorakich atrakcji. Niemniej jednak ewenementem szczególnym zamkowych wnętrz jest teatr. Inicjatorką jego budowy na przełomie XVII i XVIII wieku była księżna Lubomirska. Pomieszczenia i wystrój teatru były w ciągu lat, rzecz jasna, wielokrotnie przebudowywane. Przez lata w zamku kwitło bujne życie teatralne. Aktorami byli członkowie rodziny i przyjaciele. Wystawiano sztuki francuskie, modne wówczas żywe obrazy i rzeczy pisane specjalnie dla tej sceny. Korytarz skrzydła południowego został w całości wykorzystany jako galeria rzeźb. Powstała ona po 1791 roku z inicjatywy księżnej Izabeli Elżbiety Lubomirskiej, która w czasie podróży po Europie mogła oglądać wnętrze o podobnym charakterze we Włoszech i w Anglii. Galerię przeznaczono na kolekcję dzieł sztuki starożytnej. Ma charakter romantycznej ruiny przekształconej na altanę. Nastrój ten osiągnięto dzięki polichromii pokrywającej ściany i sufit, a imitującej właśnie altany porośniętą winoroślą. Wrażenie wzmacniają nieobrobione bloki kamienia będące postumentami dla rzeźb i wmurowane, częściowo zniszczone, tablice z inskrypcjami. Przedłużeniem galerii rzeźb jest sala kolumnowa. Wyrazem panującej przy końcu XVIII wieku mody na chińszczyznę i egzotykę
jest apartament chiński składający się z saloniku, sypialni i łazienki. Za wzór posłużyły angielskie wnętrza w typie chińskim. Ściany pokrywały pierwotnie malowidła wykonane przez Vincenzo Brenne. Później nałożono na nie barwne tapety. Salonik ozdobiono dekoracją opartą na wzorach pompejańskich. W sypialni zgromadzono szereg cennych dzieł sztuki chińskiej i japońskiej z XVIII i XIX wieku. Klatka schodowa prowadzi znowu na parter, gdzie w skrzydle północnym znajduje się apartament turecki. Składa się z jadalni, salonu, sypialni i łazienki. Część pomieszczeń powstała w XVIII wieku. Autorem przebudowy był Szymon Bogumił Cuk. Na ścianach widoczna polichromia imitująca kamień, stąd dawna nazwa pokój w marmur malowany. W jadalni i salonie zgromadzono wiele cennych dzieł sztuki, jak choćby chińska figurka Qilin, czy różnego rodzaju kadzielnice. Zachował się także komplet mebli, fotele, krzesełka, kanapy i szezlong na specjalnym podwyższeniu z balustradką. Kominek z białego marmuru inkrustowanego wiśniowym zaprojektował Piotr Aigner. W sypialni we wnęce łóżko w stylu Biedermeier ze stolikiem do spożywania posiłków na leżąco. Przy drzwiach biały cylindryczny piec. Znalazło się tu też miejsce do pracy i wiele ozdób uzasadniających nazwę apartamentu. To wnętrze zostało przebudowane na gabinet właściciela dóbr łańcuckich. Na ścianach i sklepieniu zachowała się dawna polichromia zwana groteskową. Boazeria i obudowa kominka wykonane z drewna dębowego. W narożniku sali znajdują się ukryte drzwi prowadzące do sali w wieży, gdzie ponoć kiedyś więziono zakładników Rakoczego. Meble w gabinecie wykonali stolarze lwowscy na wzór mebli angielskich. Park Łańcucki w formie angielskiego ogrodu krajobrazowego powstał w XVIII wieku za czasów Stanisława i Izabeli Lubomirskich. Obecny wygląd zawdzięcza jednak Romanowi i Elżbiecie Potockiej. Wokół zamku, wewnętrznej części parku, rosną m.in. dęby, lipy, kasztanowce, graby, berberysy, platany, miłorzęby japońskie. Po północnej stronie zamku Alfred Potocki umieścił rzeźbę lwa, pamiątkę swojej wyprawy myśliwskiej do Sudanu. Przed elewacją wschodnią znajduje się ogród włoski założony pod koniec ubiegłego stulecia. Niska roślinność i krzewy sąsiadują z kopiami rzeźb Bakhusa na panterze Thorvaldsena i orła z Villa Borghese. Po stronie południowej, nad fosą, rozpościera się niewielki ogród różany. Graniczą z nim oranżeria i fragment elewacji południowej, tak zwana kurza stopka. Najbardziej znaną kolekcją znajdującą się w zamku w Łańcucie jest zbiór powozów konnych. Ekspozycja prezentuje 55 pojazdów zebranych przez Potockich w kilku grupach w zależności od funkcji, a także 70 dołączonych do kolekcji później. Są wśród nich pojazdy o charakterze reprezentacyjnym, wyjazdowe,
używane do podróży, zawodów i polowań. Wszystkie odznaczają się nadzwyczaj starannym wykonaniem i luksusowym wykończeniem. Zostały wyprodukowane przez najznakomitsze europejskie firmy powoźnicze. Łańcucka powozownia wraz ze stajniami jest unikatowym na europejską skalę zespołem zabytkowym. Zamek w Łańcucie jest jedną z nielicznych wielkich siedzib magnackich, która przetrwała wojnę i niespokojne czasy pokoju, zachowując swoje dekoracje malarskie i rzeźbiarskie oraz wyposażenie wnętrz wraz z bogatymi i różnorodnymi zbiorami dzieł sztuki i kultury materialnej. Kolekcja malarstwa liczy obecnie około 600 pozycji. Jest tu ponad 500 rzeźb i 2000 mebli. Powozownia prezentuje 120 zabytkowych pojazdów. Zamek w Łańcucie wraz z dawnymi pawilonami i budynkami gospodarczymi, otoczony starym malowniczym parkiem, tworzy wyjątkowy zespół zabytkowy najwyższej klasy, znany i uznany na całym świecie.